Hej dzieciaki! Dzisiaj przygotowałam dla Was dwa ćwiczenia oddechowe. Pierwsze z nich będzie polegało na unoszeniu maskotki na brzuchu. Potrzebna nam do tego jest maskotka, ja mam akurat małpkę, i książka. Kładziemy się na plecy. Książkę też kładziemy na brzuchu. Maskotka też na brzuchu. I teraz będziemy oddychać głęboko, wciągając powietrze nosem, a wypuszczając powietrze ustami. Ciocia Sandra zaprezentuje. I widzimy, jak maskotka podnosi się do góry i opada na dół. Ok, to ćwiczenie możemy powtórzyć ile razy jesteśmy w stanie. A teraz przejdziemy do drugiego ćwiczenia. Do drugiego ćwiczenia potrzebujemy bibułę albo kolorowe kartki papieru, z których przygotujemy kwiatki. Kwiatki będą zrobione z podartych kawałków papieru lub też bibuły, zgniecione. Naszym zadaniem jest rozrzucić po pokoju kwiatki w dowolnej odległości od siebie i będziemy podnosić te kwiaty i wąchać. Pamiętamy, że wdech bierzemy za pomocą nosa, wstrzymujemy troszkę powietrze i wydychamy ustami. Podnosimy kwiatek, wąchamy i wypuszczamy ustami powietrze. Zbierzemy wszystkie kwiatki w ten sposób i z powrotem chowamy kwiatki do naszego pojemnika. Dziękuję.